Dobra. Widzisz to? Odpaliłeś te cztery? Okay. Yes! Yes! Let's go! Ach, te konie! Konie symbolizują wiele rzeczy. Jakie? Konie, wolność, kurwa, nie wiem. Ale tak myślę, że... Myślę, że mogą wolność, tak. Dzikość. Adama i Ewa. Co, że się... Tak jak już mówiłeś. Nie przekomarza. Tak, ale też nie przekomarza, bo miłość to nie tylko przekomarzanie, Kasia, zobacz. A to przepraszam. Widzisz? Kłócą się też? No. Różnie bywa. Szczególnie między kurwa nimi. Bo w tym punkcie jakby nadal jesteśmy w tym momencie, gdzie Ewa jest bardziej przerażona Adamem, bo jest trochę stalkerem. Tak. Tak. Właśnie nie widziałam jeszcze ani jednej sceny, w której ona byłaby nim w jakikolwiek sposób zainteresowana. Tak, bo jak ty skończyłaś oglądać w momencie, kiedy wbiła macocha z Bogdanem, mieli swój moment, to chyba nie widziałaś sceny, w której... Całują się, oh my god, so hot. Proszę mi powiedzieć, że pani jest szczęśliwa, dobrze? Proszę to powiedzieć tutaj i teraz. A sobie pójdę, przysięgam. Proszę mnie zostawić w spokoju. Dlaczego nie przyszedłeś tam? Tego nie widziałam. O, to jest ważne. Ciekła? Monika? To zupełnie niesamowite, takie wielkie miasto, ja ciągle na niego wpadam. O kurwa, myślałem, że ten serial to fałszywe wspomnienie z dzieciństwa, a on naprawdę istnieje. Ja się nie zachowuję jak męczennica, ale nie oczekuj, że będę tryskała radością po tym, co mi zrobiłeś. W życiu nie byłem niczego tak pewny. Okej, okay, Kasia, generalnie jeśli masz jakieś pytania, możesz pauzować, możesz pytać, ja cię wprowadzę w lore. Natomiast... No tutaj streszczenie z poprzedniego odcinka jest bardzo dobre. Jak tego, że ta kobieta naprawdę potrzebuje pomocy. Pan Adam? Co za niespodzianka? Słuchaj, umówiłem się z Kamilą w łazienkach. Może się dowiem teraz wszystko na temat tamtej kobiety. Adam chciał się umówić z Kamilą, żeby dotrzeć bliżej do Ewy. Oh no, a biedna Kamila się cieszy. Tak. Jaki ty? Ale Kamila jest bardziej lubianą, kochaną córką złej macochy, więc nie masz się o co martwić. Kobiety, i dowiem się, jak to z nią jest. Fajna, co on tam? Bardzo. Wie pani, kiedy sięgam wspomnieniami. Najpierw połknąć, a potem mówić. Zawsze stoi mi przed oczyma nasz stary portier. Nazywał się Bodko. Bardzo młody aktor. Można by go nazwać strażnikiem zamku w Drohiczynie. Ewa znalazła pracę sobie, po tym jak jej wyjebali z tamtej pracy, bo Bogdan uknął. No tak, były intrygi. Tak, to Ewa teraz pracuje u takiego gościa, którego memuar będzie spisywać. I on właśnie opowiada swoich tych i jego, jakby on strasznie pierdoli głupoty, jest to strasznie nudne. Dlatego dobrze, że... Uwielbiałem słuchać jego historii. W tym domu. Z pradziadkiem moim, Edmundem, szedł na niedźwiedzia. Zresztą w streszczeniu ja pluję w chuj. Aż do wojny wisiała u nas nad kominkiem. Ewa się tak szczerze uśmiecha, tak. Pradziadek. Tak. No ale czy nie wkłada, nie wkłada zbyt wiele. Wiedział tylko Bodko, no i pradziadek. Ale on już wtedy nie żył. Pani Ewuniu, niech pani tu chwileczkę posiedzi, a ja pójdę i coś pani przyniosę, pokażę pani. Cicho jest, też podgłaszam. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś zjebany obraz. Co tam? To jest ciocia Adama. I co, ona Ewa ma problem, że się Adama. Jestem. Nie, ona ma problem, że Adam tutaj jest, bo ona nie wiedziała, że Adam tutaj jest. Bo czemu on wszędzie jest? Bo taki jest Adam. To jest taki chytrus. Moje ziółka. Sas. No, niech pani popatrzy. Piękna, co? Prawda, to mój ostatni nabytek. Ona tak bardzo chce wyjść. To dzienniki Edmunda Laudańskiego. Udało mi się odnaleźć i odkupić od... Boże, jakby ktoś tak robił przy mnie, ja pierdolę. Pewnego antykwariusza, który był bardzo zainteresowany naszą rodziną. No, ale to już osobna historia. I wie pani co? Że ja nie znalazłem ani słowa w tych dziennikach na temat polowania na niedźwiedzia. Podoba mi się, bo ona nic nie zapisuje. Pomimo tego, że miała zapisać jego wspomnienia.
po prostu słucha. Tylko skąd w takim razie... Nawet nie słucha. Wiesz co, zaraz przyjdę. Idę sobie coś wziąć do jedzenia, bo jestem głodny, dobra, ale... W sumie możesz odpalić, bo ja widziałem ten fragment tak, jakby do 10 minuty, więc możesz oglądać dalej. Dobrze, ja się zajmę czatem, nie przejmuj się. Dobrze, to odpalaj sobie. Mm-hmm. Słyszeliście, co on w ogóle mówił? On mówił, że... bo w przeciwieństwie do Ewy, ja słuchałam tego pana. I on mówił, że nie znalazł żadnego zapisu o polowaniu na niedźwiedzia w swojej rodzinie, a mimo to wisi gdzieś w domu, w jego zamku, skóra niedźwiedzia na ścianie. Jest to wielka, nierozwiązana zagadka. Macie jakiś pomysł, co mogło zajść? Nawet nie myślcie, że tylko dlatego, że Bartka tu nie ma, to ja będę klikać w jakieś linki, które mi wysyłacie. Może jestem stara, ale nie aż tak, żeby dać się wam nabrać. Złośliwe dzieciaki. Do tej pory zadaję sobie to pytanie, ale widzę, że pani jest zainteresowana moim siostrzeńcem. Co? Siostrzeniec? Tak. Ale ją przejrzał. Adam. Syn mojej siostry, zna go pani? Nie, skąd? To znaczy, trochę. Ja nie miałam pojęcia, że to jest pański siostrzeniec. A jest właściwie czymś więcej. Czymś więcej niż siostrzeńcem? Bartek, jakby ktoś ci powiedział, że on jest więcej niż moim siostrzeńcem, to byś pomyślał, że kim jest. Słuchaj, tu jest bardzo dużo takich innuendo, niedomówień, więc się, po prostu nie byłbym zdziwiony. W ogóle ten dom jest popierdolony, bo jak przyszła na rozmowę o pracę tutaj, to była przekonana przez początek, że ona ma być jakoś towarzyszką tego męża jej. What the hell? Było dziwnie. A to była tylko niezręczna sytuacja sitcomowa. Haha. Brzmi dość niezręcznie. Yep. Ten. To co, może pójdziemy coś napisać? Hmm? Tak. O, przepraszam. Na torebką. Dzięki, Piotr. Ona już jest totalnie rozkojarzona. Ona jest w swoim świecie. Kasia. To. Adam i Ewa. To jest ten fanfic, który pisze Dan z Ewą. Kurde, ale miało być w świecie fantazy. No to dodajmy, że dodajmy jakiś... Nie, ale po prostu wyobraź sobie, bo to w sumie jest jak taka... Generalnie tak, bo to jest zawsze ta sama fabuła, więc tak. Wszystka są na deser, poczekaj chwilę, mój drogi. A, gdzież to wojska poniosło? Jeszcze nie wrócił z tej swojej gradziarni? No i tu cię zaskoczę, kochasiu. Wcale tam dzisiaj nie był. No, poważnie, jest chory. No, wynajmy, mój drogi, jest wynajmy. Tak, jego vibes. Jak ja lubię. Jego vibes są najgorsze. Swoje słowo wynajmij. No, co ty? Śmiej się ze starej ciotki, śmiej. Ja się wcale nie śmiejałem. Ja naprawdę lubię to słowo w cioci wykonanie. O, wariat. No dobrze. No. Gdzie się podział twój mąż? Jest w swoim gabinecie. A co on tam robi? Zaczął pisać historię swojego rodu. O tak, historię rodu. Od Piasta Kołodzieja. No, tak daleko to ród lantańskich nie sięga. To ma być czemu on robi baby talk do niej? Z dzieciństwa. No, sama mu to sugerowałam. No, ich dom nie był specjalnie majętny, ale... No, oczywiście, tak, oczywiście. Te parę tysięcy krajów, kilka wiosek. To na warunki przedwojenne, wcale nie wyjątkowy majątek. No ale mnóstwo ciekawych osób się poznał. No i taka podróż w dzieciństwo bardzo dobrze zrobi starszemu panu. Ale jak się cioci udało go do tego nakłonić? Odkąd pamiętam, zawsze odgrażał się, że zaczyna pisać te swoje wspomnienia, ale jakoś nie mógł się do tego zabrać. No,
Ciągle siedzi w tych swoich antykach. Generator Freud. Cała tajemnica polega na tym, że wreszcie znalazłam kogoś, kto go zatrzymał w domu. Jak to? No, sekretarkę, pisarkę, no, nazwij to jak chcesz. Już 2 godziny siedzą zamknięci w pokoju i ani razu mnie nie wzywał. Tak, kobieta. Oczywiście. I mówisz to tak spokojnie? Daj spokój w jego wieku. Najważniejsze, że nie głupia, sympatyczna, skromna. No i umie pisać na tej piekielnej maszynie. No, ale z tego, co widzę, to raczej umrę z głodu, niż oni stamtąd wyjdą. Kasia, twoja kamerka się wyłączyła? A, no już zmieniam baterię. Spoko, spoko. Myślałem, że wyłączyłaś po prostu z... z cringe'u. Tak, z zażenowania. Mój Boże. No, niesamowicie są te sceny zagrane. Jakby... dynamika Adama i jego ciotki jest czymś... Nie, może babcie lubią oglądać takie rzeczy? Działa już? Nie, jeszcze nie. Shit's off. Rins pisze, że na razie Adam z ciotką ma lepszą chemię niż z Ewą. Oj tak, on ma przedziwną chemię z ciotką. Dużo Gilf Hunterów w ogóle w tym. Wydaje mi się, że chyba ty musisz coś kliknąć, żeby zadziałało, wiesz? Tak? Może wyłączyć cię i włączyć. A, albo ja muszę na Discordzie. No, bo ty musisz kliknąć. Reset Kasi. O! Nie, dalej nie działa. Twoja profilówka i później czarny ekran. Nope. Pracuję nad tym. Luzik. Przyjemnie, prawda? DUDUS 258 10 zł. Sorki za spóźniony zapłon, ale i Ewa to po prostu Avengers Age of Ultron Buthorny. Dużo dziękuję. W sumie to prawda. Odpalę Aquatic Ambience w ten czas. Dan, muszę cię wyłączyć i włączyć. O! Słyszysz mnie? Oj. Kasiu. A nie, nie widzę, ani nie słyszę. Kurwa. Dobra, muszę to pokazać na streamie. Mamy ściągawkę. Mamy ściągawkę z lore. Muszę szybko pokazać. Nadal cię, Kasiu, nie słyszę jak coś. Nie wiem, czy mikrofon wyłączyłeś, coś się stało. Wprowadzając. Ewa jest w najgorszym momencie swojego życia. Zdradził ją mąż, jej ojciec umiera, zwolnili ją z pracy. Adam spadł balon na jej samochód i bardzo się do niej przyczepił. Ona nie chce mieć z nim nic wspólnego. Adam. Aktor grający w reklamach. Himbo. Rycerz na białym koniu. Ma obsesję na punkcie Ewy i próbuje w bardzo nieudolny sposób się z nią spotkać. To już prawda. Hej Kasiu, nie słyszę cię dalej. Not sure what's going on. Ale widzę cię.
To już jest progres, ale cię nie słyszę. Dobra, teraz powinniśmy też słyszeć. Teraz się też słyszę. That's crazy. Technologia jest niesamowita. Yay! Dobra, to podbiję cię. Powiedz coś. Jestem już, tak? Słuchać? Słuchać, a coś cicho muszę ci jeszcze chyba. Teraz coś powiedz? Teraz? Lepiej? Oh yeah, that is good. Słuchaj, dobra, jej. Witamy z powrotem. Właśnie wprowadzałem na podstawie obrazka z Discorda lore. Przedstawiałem. Nice. Czekaj, masz teraz skropowany trochę film, ten nagranie. Znaczy ten. Muszę pomniejszyć, powiększyć. O, tak. Dobra. Działa. Czy mam jakieś porady co do pierwszego grania w Baldura? Have fun! Rozumiem, ale niezbyt pomocne. Ale to dobra porada. To bardzo dobra porada. Dobra. Właśnie, chyba ci w ogóle ten, jakoś rozdzielczość kamerki zmieniło. Ale Kasia jest szeroka, właśnie widzę. Ratio. Dobra. Fun and be yourself. And make a lot of friends. I trzy wykrzykniki. Właśnie, bo jeszcze wprowadzam tą lore, więc tak. Adam, aktor grający w reklamach, Himbor, zresztą na białym koniu. Czekaj, wyślę ci też tą grafikę. Czy mam jakieś porady co do 14 playthrough Baldura? Tak, mam. Astarion nie jest prawdziwy. Nie polubilibyście go, gdyby był prawdziwy. Jakby... Idźcie na terapię. Okej. Okay. Widzisz, sorry, widzisz grafikę? Widzę grafikę, tak. Okej. Okay. Właśnie czytałem. Adam, aktor grający w reklamach, Himbo, rycerz na białym koniu, ma obsesję na punkcie Ewy i próbuje w bardzo nieudany sposób się z nią spotkać. Bogdan, najgorszy człowiek, jaki istnieje, to prawda, mąż Ewy, adwokat, zdradza Ewę z Iwoną, Rudą. Prawie zabił ojca Ewy, żeby dostać prawa do kamienicy tegoż ojca. Podpis podrobił. Macocha Ewy, druga żona ojca Ewy, matka Kamili. Drugi najgorszy człowiek, jaki istnieje. Hipochondryczka, dogadała się z Bogdanem, że sprzedać kamienicę ojca Ewy. Kamila, przyrodnia siostra Ewy. Zołza, myślę, że Adam na nią leci. Adam nie pomaga w swoim postępowaniem. Właścicielka auta, na które spadł Adam balonem. Ojciec Ewy aktualnie leży nieprzytomny w szpitalu po tym, jak Bogdan nie pomógł mu, kiedy dostał wylewu. Profesor prawa. Tak, też warto wspomnieć, że dostał wylewu, bo Bogdan go tak zestresował. O, ale tym balonem? A nie Bogdan, nie, nie Adam, sorry, nie, Bogdan zastosował, dobra, nie, sorry, nie, nie, sorry, ale wiesz co mnie super rozbawiło, no. Jak był dialog wczoraj między Bogdanem a macochą Ewy i Bogdan mówił, że, bo ona go spytała, po co ty w ogóle wychodziłeś za tę Ewę, jakby co ty w niej widzisz, i on mówił, że żeby było mu łatwiej w życiu, no bo on zwykły marny student, ona córka profesora, i jakby strasznie rozbawiała wizja świata, której córka profesora to jest jakaś strasznie wysoko postawiona społecznie osoba. Może no w tamtych czasach, I guess, albo w myślach scenarzysty tak było. W sumie pewnie tak, możesz mieć rację. Piotrek i Magda, dzieci Ewy i Bogdana. Wiktor, kolega Adama z agencji reklamowej. He doesn't get paid enough for dealing with Adam's shit. It's our Dwight. Tak. Monika, dziewczyna. Znaki zapytania Adama. Trope zaborczej dziewczyny. Chce zostać modelką. Małgorzata, sąsiadka. Przyjaciółka Ewy. Wróżka? I państwo laudańscy, wujostwo Adama, Ewa dostaje u nich pracę na spisać wspomnienia pana laudańskiego. No i to jest punkt, w którym w tej chwili jesteśmy, więc nadrobiony. Dobrze. Czekaj. Okej. Okay. Działa? Działa. Gdzie ja mam głowę? No ale co się znowu stało? Mam umówione spotkanie w Bristolu. No ale przecież byłeś głodny. Przyjdę później, odgrzejesz mi. Odgrzewany krem ze szparagów. Au!
Ale wymyślił. Ciągniesz. Odgrzewany krem ze szparagów. Jest z ciebie straszna niezgoda. Ej, właściwie co jest złego w odgrzewanym kremie ze szparagów? Jest to rzecz, którą bardzo łatwo odgrzać. Odgrzewany i ciotka została obrażona w ten sposób, że będzie trzeba go odgrzać. Nie rozumiem tego za bardzo. To jest bardzo dobre odgrzane. Tak, to prawda. Mogli wymyślić łososia na przykład. No łosoś jest cięższy do odgrzania. W sensie już jest gorszy, gdy jest odgrzany. Słuchaj, generalnie jakby połowa tych scen jest improwizowana też, więc jakby nie wymagajmy zbyt wiele. Tak, też mam taki vibe, no. Bo trwają o połowę za długo? Czyli ta połowa jest improwizowana najpewniej. Z tobą dzieje, nie poznaję cię. Powiedziałam, przepraszam. Ja nie mówię o tym. Jak pomyślę, że przepuściłaś taką okazję. Moja córka umówiła się z Adamem Rozdrażewskim i nie przyszła na spotkanie. No nie, nie do wiary. Przyszłam, ale jego już nie było. W tym świecie był z aktorem miał z reklam? Na ciebie. Mhm. Jest aktorem z reklam, ale też generalnie aktorem chyba. Sorry za chrupki. Czekać Bóg wie ile. Zobaczył, że cię nie ma i poszedł. O Boże, co za niezgóła. No to przez tego gliniarza. Uwziął się na mnie. Jak zobaczył, że mi się śpieszy, to specjalnie zaczął przeciągać. O. Co miałam zrobić? Nic nie mogłam na to poradzić. Nawet nie masz jego telefonu. Boże, żeby nie zapytać o numer. To wszystko było takie niespodziewane. Boże. Daj no już, ja sama dokończę. Ty dzisiaj naprawdę jesteś do niczego. Ja. Tylko na stuka. Przepraszam, ja zaraz poprawię. Ale że co poprawię? Pani Ewuniu, ja widzę, że na dzisiaj to mamy dosyć. Naprawdę, pani Ewuniu. Przestańmy. Zostawmy to na jutro. Nie, przepraszam. No, ja rzeczywiście nie jestem w najlepszej formie, ale postaram się skupić. Pani Ewo, nic na siłę, poważnie. W sensie ten ostatni rozdział, bo on nie umie pisać na komputerze? Tak, dokładnie, bo jest za stary. Okej, okay. Ja myślałam, że to chodzi o to, że ona ma być jego ghostwriterką, a nie dokładnie stenotypistką. Ona dosłownie spisuje, co on mówi. To jest jej jedyne zadanie i po prostu problem jest taki, że komputer, on jest za stary na komputer. Diabelska maszyna, jak jest określona. Piszą, że film jest za głośno. Ja już przyciszyłem trochę. Tak, Bojack. Gdzie napiszemy jutro? Bardzo Diane. Proszę, ja nie chciałabym, żeby z mojego powodu na samym początku Ewa to daję, przerwać pracę. Pani Ewuniu, ja też po raz pierwszy dyktuję i po prostu widzę, że to jest męczące. Poważnie, zostawmy to do jutra. Dobrze? Przepraszam. Ewa, idź już. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Proszę. Ewa, nie... Ewa, odpocznij sobie. Ewa jest tak udręczona. Widzenia. Jest najbardziej udręczoną istotą. Typowa Polka. Sam zacznie pisać na tym kompie? A kurwa, serio, chyba tak. W jakim to się mieście dzieje? Warszawa. Ewa powinna wziąć kocyk i piwko i pójść nad Wisłę. To prawda, to prawda. Ale nie wykorzystują zbytnio Warszawy, nie jest. O, już skończyliście? Nie fleksują nią. No, gdzie Ewa? No, poszła. Już były łazienki, tak które nie były łazienkami. Myślałam, że zostanie na obiedzie. Myślałem, ale jakby niedobrze jej się zrobiło, cała zbladła i postanowiłem, żeby ją puścić do domu. Myślisz, że chora? No nie wiem, chyba nie. Ale lepiej było, żeby poszła. Wydawało mi się, że nie będzie mogli się pracować, była taka jakaś rozedrygana cała. A wiesz co? No? Jak to patrzyłem na nią, to sobie przypomniałem jedną osobę, o której myślałem. Myślisz o Ewie? Mam na myśli, tak, ale moją siostrę Dusię. Nie miałeś takiego wrażenia, bo ja myślałem po jej spojrzeniu, zawsze po jej sposobie w dialogu mówienia, że podobno jest do tak Dusi, bardzo. Wiesz, chyba nie, ale tak bardzo improwizowane, że słychać to po prostu w tym, jak oni się opowiadają. Jedna Dusia? Niepotrzebne te wspomnienia. Człowiek im bardziej się starzeje, tym częściej wspomina dawne czasy, swoich dawnych, starych przyjaciół, a to znak, że pora już umierać. Słuchaj, pora wiesz co? Umierać. Ja jestem głodny. Gdzie był obiad? Gdzie Adam? A wyszedł, przypomniał sobie o jakimś spotkaniu, które jak zwykle nie mogło czekać i wyleciał. To co? Zjemy razem we dwoje.
Musimy sobie wystarczyć. Nie pierwszy raz. Właśnie, czy Dusia to matka Adama? Dusia to... Kochanie, zawsze byłaś dla mnie jedyny. Tak, totalnie. Nikt inny nie mógł ciebie zastąpić. Ani przy stole, ani w łóżku. Tej tłyny. Wobec tego zjemy dzisiaj w kuchni. Ewa, chodź, chodź. Czy oni, czy ja dobrze zrozumiałam? Nie, właśnie nie zrozumiałam za bardzo. Ani? Że w kuchni? Oni poszli tam do kuchni jeść, czy? Nie, chyba faktycznie idą się ruchać w kuchni. Good for them. Good for them? Yeah, good for them. Good for them. Dlaczego mnie nie uprzedziłaś? Dlaczego mnie nie uprzedziłaś? No o tym, że jest siostrzeńcem pana Lautańskiego. A, o to chodzi. No właśnie. No wiesz, jakoś mi to... Przyjemnie, prawda? Bo ta generalnie bardzo chce zeswatać z Adamem. Pozdrowienia od mojego chłopaka Arlo Arkadiusza, który właśnie się zadanej. Na 10 zmianie w Amazonie i otwiera jakieś dziwne paczki. O kurwa. Pozdrawiam i dziękuję serdecznie. Życzę dużo siły. Wyszło z głowy o tym... Że młody Rozdrażewski. No tak. Proszę cię, Małgosiu, tylko nie kręć. Skojarzyłaś natychmiast. Przecież znasz ich od dawna. To jest prawie ich syn. Siadaj, zrobię ci czekoladę. Gdybyś mnie uprzedziła, to trzy... Ewa przyszła do niej pogadać o tym, jaki kurwa dziwny stalker się do niej przyczepił. A ona miała tak... No przesadzasz. No przecież co ci przeszkadza? Taki miły chłopak. Ten Adam. Więc miły ona po prostu próbuje zeswatać Ewę z jej stalkerem. Razy bym się zastanowiła, zanim bym podjęła tę pracę. Zakpiłaś sobie ze mnie. Spróbuj. Nie mam mowy. Nie wrócę tam więcej. No co ty opowiadasz? Ona jej coś dosypała do tej czekolady? Czy? Koniec. Trudno. Znajdę sobie inną pracę. Ale dlaczego, Ewuniu? Nie przesadzaj. Przecież to mi nawiązywała do takich specjalnych ziół, które ma. Sama się o tym przekonałaś. Jeżeli nie chcesz, nie musisz z nim rozmawiać. Ale sama przyznasz, że takich pieniędzy jak u nich nie zarobisz nigdzie. No przyznaj. Masz rację. Ale dlaczego mnie nie uprzedziłaś? Przyleciałaś tutaj, opowiadałaś o nim prawie przez godzinę. Możesz mówić co chcesz, ale ja ciebie dobrze znam. Wychowałam cię prawie od urodzenia i wiem, kiedy ci się ktoś podoba, a kiedy nie. No wiesz? A wiem. Jestem siostrą twojej chorej matki. Proszę. No słowie to samo przyszło mi do głowy. Delivery. Małgosiu, bardzo podobne. Mówisz? Ja nie jestem panienką na wydaniu. Tak brzmi. Już to słyszałam. Ona nie jest panienką na wydaniu. Dwoje dzieci i męża. Który nie jest wart twojego małego palca i który się właśnie od ciebie wyprowadził, prawda? Dawaj. I co z tego? Nasze małżeństwo przechodzi teraz kryzys. To się czasami zdarza. Ale Delulu. Ale Bogdan nie przestał być dla mnie ważną osobą. Jest ojcem moich dzieci, moim mężem. Niestety. Ja wiem, tego nie mówiłaś. Nie miałam racji. Sposób, w jaki wszedł do waszej rodziny. Ja nie chcę o tym rozmawiać. Oho. Dobrze, wyjaśnię ci. Owszem, zorientowałam się wtedy, o kogo chodzi. I pomyślałam... wiem, jak to jest, kiedy dowiadujesz się, że twój mąż ma inną. Czas na fajkę. Pierwsze, o czym myślisz, to... że już nic nie jesteś warta, że skończyłaś w tym serialu, się jako kobieta wspaniale. I tak wpędzasz się w depresję. A tu przypadkiem spotykasz kogoś, kto może nie traktuje życia zbyt poważnie, ale właśnie dlatego jest miły, wesoły, bez problemu. Pomyślałam, miły, to wesoły, to... bez problemu. I did not happen. Właśnie kogoś takiego jej potrzeba, bo inaczej czeka ją ciężki okres. Chciałaś go poznać? Nie chciałam. Nie zapieraj się tak, Ewuniu, nie trzeba. I nie wmawiaj mi, że narażam na szwank twoją małżeńską cnotę. A to nie zasłużyłam. Ja tylko chcę, żebyś uwierzyła w siebie. Bardzo teraz tego potrzebujesz. To na nic, Małgosiu. Na nic. Obiecaj mi, że nie rzucisz tej pracy. No może powinnam była cię uprzedzić, to moja wina. Ale nigdy bym się nie darowała, gdybyś przeze mnie straciła taką pracę, obiecujesz. Insert piosenka Sergulesa.
Dzwoniłaś do biura numerów? Ja pierdolę. Dzwoniłam. Ma zastrzeżone. No pewnie. Jakby tak każda miała jego numer, to te dziewuchy od razu by mu zablokowały telefon. Może zadzwoni? Idiotka. Najpierw wystawiła go do wiatru, a teraz czeka, że zadzwoni. Co wyzywa wszystkich od idiotek? Komórkę przynajmniej naładowałaś. Nie martw się, oczywiście, że naładowała. Słuchaj, przecież jeśli on zadzwoni na moją Kamila komórkę, jest to powinna mieć w pamięci jego super hot. Jeszko. Oczywiście jest. No, oczywiście. Dużo hot ludzi w tym. Dzwoń. Teraz? Mm. A co za różnica? Zupełnie jakby o to chodziło. Nie wiem, skąd on zadzwonił. Zadzwonił, well. Co się dowiesz. Ale co ja mu powiem? Prawdę. Ale Ewa bardziej hot. Zatrzymała policja. I Ewa bardziej hot? Mhm. A zaraz potem się na niego obrazisz. Jak to? Zwyczajnie. Obrazisz się, że na ciebie nie poczeka. Mamo, przecież ja się spóźniłam dobre 20 minut. No i co z tego? Mógł się domyśleć, że się coś stało. Prawda? Mógł w końcu zadzwonić, ma przecież twój numer. Jak się umówił, powinien być. Przecież tego wpędzi w poczucie winy. Od razu będziesz miała przewagę. Nie no, Ewa jest super hot. To jest takie trudne do pojęcia. Ale Kamila jest... No dzwoń, głupia. Piotruś jeszcze nie wrócił ze szkoły? Nie. Byłaś w szpitalu? Nie no, właśnie się wybieram. Nie poszłabyś ze mną? Oj, nie dzisiaj. Moje nogi. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego biedaczek. W każdym razie proszę cię, informuj mnie na bieżąco. Oczywiście. Mieszkanie Ewy to jest po prostu strefa gaslightu. Czy mogę rozmawiać z panem Adamem Rozdrażewskim? O, o nie! Mamo, mamo! Zastępi się niebieski! Brawo, brawo! Mamo, mamo! To jest takie bardzo telewizyjne delivery. A co z polskim? Yes. Mamo, mamo! Wiesz, rozmawialiśmy o rodzinie, o krewnych. Ktoś pisze, tak, Ewa wygląda jak moja mama w młodości. Dziękuję. Może weźmiesz numer, Bartek? Którą mi zadzwoniła? Mamo, jakaś agencja Wikam? Wikam. No, to przynajmniej coś konkretnego. Kim właściwie jest dla mnie ciotka Renata? Drugą żoną od dziadka. To znaczy moją babcią? No, właściwie tak. A Kamila? Kamila jest córką Renaty z jej młody nie nadąża. Nie, jakby ja też... nie ma między wami pokrewieństwa. Ewa powinna pokazać. Ewa powinna pokazać ten obrazek, który czytaliśmy. Tak. Jest, jest. Step babcia. Jej mówić przyszywana ciocia. Dziadek mieszka osobno. Aha. Ciotka Renata z nami. Aha. Mamy bardzo skomplikowaną rodzinę, prawda? Prawda. Dziadek lubi mieszkać sam. Na umyj ręce i zjemy coś, pójdziemy go odwiedzić do szpitala. Do szpitala? Tam. Nie chcesz odwiedzić dziadka? A Magda? Obiecała, że wróci po szkole. Pewnie zaraz przyjdzie. Chyba nie. Widziałem ją, jak z jakimś chłopakiem wsiadała do autobusu. O. I wcale nie jechała w stronę naszego domu. Nie będziemy na nią czekać. Co? Ewa jest udręczona. Zwariowałaś? Powiedz, że to tylko tytoń. Daj spokój, no pewnie. Wow. Nowa postać i od razu grubo. O, cholera. Nie. Daj mi zrobić skrętę. Dajesz słowo, że to sam tytoń? Bez żadnych domieszek? Słowo. Słowo. Daj mi zrobić skrętę. No dobra, trochę hery, nie rób komentarzy. No daj mu zrobić skrętę. Tobie też zrobię, chcesz? No zobaczysz, że to jest okej. Okay. Czekaj, czekaj, on dosypał hery do tylko tytoniu? Tylko Dymek, Magda. Jacek, proszę cię. Nie pal tego. Brown sugar. Daj mi to do cholery. What? Jacek. Dlaczego palisz to świństwo? Po co? Jestem już fanem Jacka. Nie jest żadne świństwo, dobrze mi robi. No w ogóle to o co ci chodzi? Trochę sobie podpalam. To jest problematyk. Wszystko jest pod kontrolą. Kto nie jest w tym serialu? Ewa. No tak. Chcesz spróbować?
Nie, to nie, nie namawiam. Dodawaj te zadania, zaraz je rozgryziemy. Jasne. Wiesz, zastanawiam się już od dawna, dlaczego ty nie wystartowałeś w tej olimpiadzie. Przecież jesteś dobry z matmy, nawet lepszy ode mnie. Daj spokój. Jeszcze bym doszedł do finału i co? Szczerze, Szyksz napisał, ale Jacek będzie usrany zaraz. Prosto ten komentarz. Trzeba by było jeździć gdzieś, tłuc się pociągami, zakładać białe koszule, krawaty, odbierać nagrody. W matmie jest dla mnie fajne to, że jak szukasz rozwiązania, to jesteś tylko ty i ona, rozumiesz? Reszta jest zupełnie zbędna. Ale gdybyś szedł do finału, miałbyś studia zapewnione. Studia? No może mnie się tam wcale nie śpieszy. Chester, dziękuję za rajdzik. Witam. Hej. Wiesz, co powiedział Polański? Najważniejsza rzecz. O nie! Czarek twierdzi, że pójdzie byle gdzie na studia, żeby go tylko do woja nie wzięli. Generałów nie biorą. Nie chcę wiedzieć, co Polański A jemu ojciec mówił. Na pewno załatwi, co będzie trzeba. W razie czego, trzeba się położyć do szpitala na tydzień i załatwione. O rany. Co jest? Miałam dzisiaj jechać do dziadka do szpitala. Mamo, dziadek czuje, jakby dotyka. No ładnie, a ćpie gdzieś na poparkach. A wie, że tu jestem? Na pewno. To dlaczego nic nie mówi? Nie mówi, bo nie może. Jezu, ten dzieciak nic nie wie. Wiesz, ale nie wiadomo, że nas nie słyszy. Stupid? Naprawdę? I słyszy? Mogę mu coś powiedzieć? Oczywiście. Wiesz, dziadku, dostałem dzisiaj dwie piątki. Brawo. Narysowałem ten samochód. Wiesz, ten co mi opowiadałeś, że jeździłeś nim, jak miałeś tyle lat co ja. Pamiętasz? No... Dzieciak już łysieje! Przestań. Caroline po Bogdanie, niestety. To jest poważny tak problem. Tak jak na tym zdjęciu ze składanym dachem. Pokażę ci później, jak wyzdrowiejesz, dobra? Olimpiada przede wszystkim. Za daleko już zaszłaś. Które to zadanie? To? Ciekawe, nie powiem. Jacek! Strzyknie jej to, kurwa. O co chodzi? Przestań. Przecież wiesz. Wiem, ale go tu nie ma. Nie bądź cyniczny. Umawialiśmy się, że to tylko nauka. A, żadna nie zarywa. Ale to ona siedziała mu na kolanach. Dzisiaj nie mogła, wróci dopiero wieczorem. Ale dziop pierdol. Ewa w swojej Joker era. Na pewno teraz już. Jezu, czekam. Czekam, że Ewa pójdzie Gone Girl. Tak. Magda? Jest. Siedzi na kanapie? Rano. Tak. Czekałam na ciebie. Która godzina? Boże, to chodzi pierwsze. Boże. Gdzieś ty byłam. Mam takie flashbacki, jak oglądam tą Ewę. Ona jest tak udręczona, po prostu najbardziej na świecie. Po prostu typowa Polka. Ja chcę wiedzieć, kiedy zacznie być lepiej dla niej. Czy to musi być Adam, który jej uratuje życie, czy może ona osiągnie sama coś, jej się uda? Nie wiem. A myślę, że przyjdzie Adam i będzie kolejnym źródłem zmartwień dla no niej. No właśnie, już jest. Nawet jak już się zejdą. Już jest, jak się zejdą, będą kolejne zmartwienia. Oh. I... Ach. A ta scena w ogóle bardzo przypomina mi scenę z... Teraz mi się miesza ten serial z serialem Zouza z Netflixa. U Ani Nowak. Przepraszam, zasiedziałam się. Dlaczego nie zadzwoniłaś? Przecież umawiałyśmy się. Wiesz, im wyłączyli telefon, nie zapłacili rachunku. A co z Czarkiem? Z Czarkiem? No podobno był tak chory, że musiałaś mu pomóc wsiąść do autobusu. To był Jacek. Chyba się czymś struł, a... Aktorka po prostu zapomniała, jak się miał nazywać ten bohater. Skąd wiesz? Podejdź tutaj. Co się dzieje? Ale nic takiego, mamo! Wróciłam trochę później i tyle raban. Magda, powiedz mi, jeżeli jest coś, o czym powinnam wiedzieć, proszę cię, powiedz mi. Naprawdę nic się nie dzieje, rozumiesz? Czy
to już koniec przesłuchania, bo chciałabym iść do łazienki. Pomóżcie, wiem. Kasiu, słuchaj, nie widziałeś gdzieś tej kasety z castingu? No, chciałem pokazać Adamowi dziewczyny, które wybraliśmy. No dobra, dobra, no to musi być. Ale koszulkę czerwoną i ten syn, no kocham. Wow, jakie pomarańczne. No. O! Co z jego twarzy? A, co słuchaj, zapomniałbym. Dzwoniła Kamila, pytała o ciebie. Mówiła, że coś jej wypadło. O Boże. Teraz ta będzie mnie ścigać i wszystko przez ciebie. Jak to przeze mnie? Przepraszam bardzo, ja pomalowałem jej samochód? No nie, ale radziłeś, żebym się z nią umówił. Bo chciałeś się czegoś dowiedzieć na temat tamtej z samochodu. Wiesz co? Wyluzuj troszeczkę. Człowiek chce ci pomóc, a ty potem proszę. Jaka mnie wdzięczność spotyka. Ty się lepiej skup. Musimy zdecydować, z kim zagrać tej reklamówce. Kamila. Wow. Przepraszam bardzo. Chcesz ją zaangażować? Nie, o czym ty mówisz? Ja chcę do niej zadzwonić i się wprosić. Nie, to ja już nic z tego nie rozumiem. O czym ty mówisz, człowieku? No, czego ty nie rozumiesz? No, Kamila mnie wystawiła, bo coś jej wypadło. Zresztą to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze, że zadzwoniła. Słuchaj, może od niej coś się dowiem o niej. No, no, widzisz, ja nawet nie wiem, jak ona ma na imię. Może chociaż tego się o niej dowiem. Tak. Ej, ktoś policzył, że Ewa wzięła ślub z Bogdanem, jak miała 18 lat. Yep. Yep. Jesus. Jesus. Najlepsze jest to, że ona teraz cały czas mówi o tym, że on jest takim dobrym ojcem, w ogóle i mężem, podczas gdy my go znamy tylko i wyłącznie z tego, że jest... Że się darł na dzieci, bo tak. Nie mógł znaleźć koszuli. Torchis, dziękuję za suba. Dzisiaj? Oczywiście, nie ma sprawy. No powiedzmy... Za godzinę. Wspaniale. O kurde. Co znowu? No wiesz, żeby ona opacznie mnie nie zrozumiała. To znaczy? Żeby nie pomyślała, że ja coś do niej. Kamila! Teraz się skapnął. Gdzie ty jesteś? Pospiesz się! Nie mogłam go znaleźć. Ty wiesz, że ona chowa go w szafie? Kasia, chill. To nie może tu zostać. Co? Ej, co? Chill. Ty i ptaszydła to obciach. Jak ty się wyrażasz? O co ci chodzi? Dobrze wychowana panienka nie mówi w ten sposób. W jaki sposób? Wszyscy tak mówią. Nie Dobrze wychowana panienka nie chodzi w takiej spódnicy. Słyszysz? A gdzie? Bonk, bonk. Ty masz słyszeć, jak się Amazon za outfit dobry. Komu nie ruszasz? Jakby Adam to zobaczył, że nada. To pomyślałby jeszcze, że jakaś wiocha tu mieszka. Oh god. To ja w domu rodzinnym chowające wszystkie te figurki afrykanek takie długie, kiedy chłopak ma przejść z ulicy. O kurwa. Konkretne wspomnienie. Śpiesz się! Musisz to zrozumieć. Ile kobiet musi ucierpieć, aby Adam mógł stalkować jedną Ewę? Zrobić. Tak, proszę, proszę. Proszę. Ach, ale ten Karol to musiał zapomnieć, że się umówił z panią tak rano, bo właśnie wyszedł z antykwariatu. No. Nie, 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 byliśmy umówieni na południe. To... Boże, jak on bez internetu się nie potrafił umówić. Do pani. Mam taką niezręczną prośbę. Proszę śmiało. Chodzi o to, Kamila, że mój ojciec... Kamila Zonda, 2000. On jest po wylewie. A tak wiem. Małgorzata mi mówiła. Ja postanowiłam go zabrać do domu. Tak? I muszę kupić dla niego takie specjalne łóżko. Aha. Ono jest bardzo drogie. Ja wiem, że ja pracuję od niedawna, ale... Pomyślałam sobie, o zaliczce. Że... Bardzo słusznie, to ja powinnam pani zaproponować. Ale no. Oczywiście, gdzie ja mam głowę? Cześć, Cides. Ja przepraszam, może nie powinnam. Ani słowa więcej, Wuniu. Nie może kupić tego łóżka za te 5000, co zajmowała z poprzedniej pracy. Ale ona nie ma tego, bo to ją robili. Ona nie ma tych pieniędzy. Dobra, dobra. Co to jest w ogóle za... Pistolet skałkowy ten. Ach. Proszę bardzo. O mój Boże. 5000 z góry za ten miesiąc. O, 5000 mówiłam. Pani jest... Pani nawet...
Nie zdaję sobie sprawy, jakie to dla mnie ważne. A, może kawkę? Ustaliliśmy, że wtedy minimalna to było 700 zł. Jakoś. No, przejebane. Więc to jest hajs. Dobrze, słuchajcie. Dziękuję. Jak pomyślę, że będzie... Wszystkie zwierzaki do mnie przyszły. Gdyby dziewczyny z roku to wiedziały... Tylko nie masz się dzwonić do nich. Jeszcze by tego brakowało, żeby się tu wszystkie zleciały. Jasne, tylko mam się, ja naprawdę jestem głupia. Wcale nie jesteś głupia, córeńko. Jesteś ładna, jesteś mądra, bystra, atrakcyjna, poważna. Rozumiesz, tylko nie opowiadaj tych swoich głupich kawałków. Nie chichocz tak bez sensu. Nie mów z nim o ciuchach. Staraj się wywrzeć na nim jakieś wrażenie. Daj spokój, mamo, rozumiem. A teraz posłuchaj mnie uważnie. O rany, mamo. Jak już pierwsze lody stopnieją, to staraj się dotknąć go. Dotknąć? Boże, ten są desperat. Tak, zwyczajnie. Weź rękę i popraw mu kołnierzyk. Tak mimochodem. Ale po co? W ten sposób dasz mu sygnał, że jesteś czuła, że się o niego troszczysz, że będziesz dobrą matką. Pozdrawiam Karolinę z Quimbry. Matką? Quimbry. Przesadziłaś. Nic za nic. Mężczyzna w jego wieku szuka w kobiecie albo matki dla siebie, albo już matki dla swoich przyszłych dzieci. Wiesz? O? Wiedziałam, że taka jesteś. Że tyle wiesz o mężczyznach. Co ty myślisz? W końcu w swoim czasie owinęłam sobie Kazimierza wokół palca. A, Kazimierz to nie Adam, mamo. Jezu, to on, mamo! Idź, idź! Podbieraj! Jezu, to on, mamo! Idź, idź! Podbieraj! Cześć. Dzień dobry. Cześć. Zerma. To jest moja mama. Ja kiedy mężczyzna. Mamo, to jest pan Zdrożowski. Proszę się rozpłaszczyć. Rozpłaszczyć. Miło poznać osobiście. Renata Kłos-Kamieńska. Proszę. Proszę, niech pan... Siadaj. Tyle się o panu naczytałam w tych kolorowych pismach. Naprawdę? Mam nadzieję, że nic złego pani nie wyczytała. A mogłam? Mamo. Czego się pan napije? Kawę poproszę. Tak, no cóż, zwrot pieniędzy nastąpić musi do końca tego miesiąca. Pani wie, w banku wszystko musi być jak w zegarku. Ja proszę tylko o miesiąc. Mój ojciec jest ciężko chory i chciałabym kupić mu łóżko. Ja za miesiąc oddam tę kwotę, obiecuję to panu. Przykro mi. Rozumiem pani sytuację, ojciec i tak dalej, ale tu rządzą pewne zasady, których łamać nie mogę. Nie mogę prolongować tej spłaty. Ewa, no i co on ci zrobi? Nie płacz tego. Ale stinger. Bum. Proszę przeliczyć. Ja nie chciałabym, żeby potem się okazało, że znowu coś się nie zgadza. Splągnij te jaja. Zgadza się pani. Sekretarka wyda pani pokwitowanie. Żegnam pana. Widziałam wszystkie twoje reklamy. O, naprawdę wszystkie? Oh my god. No tak. Po batonikach Jowisz, to wszystkie moje koleżanki zakochały się w tobie na zawój. Mam nadzieję, że ty nie. Tak to wyglądało wtedy, ja? Naprawdę, że byli jak to, że znani. Ja śmiałam się z nich. No, słusznie. Nie. Jak można się kochać z kimś, kogo się widziało na szklanym ekranie? To przecież śmieszne. Nawet się nie wie, czy ten facet jest wysoki czy niski. Taki na przykład Bogart, ten... To tak, ważniejsze. Nieważne, że się nie wie, kim jest ten facet, jakby, jaki jest jako osoba. Ważne, że nie masz pojęcia, czy jest wysoki, czy niski. Z Casablanki. Grał na drewnianych koturnach. Przywiązywali mu je do butów. W rzeczywistości miał chyba więcej niż 1,60 m. Naprawdę? O kurwa, on wygląda jak Nathan Drake, faktycznie. No, Nathana Drake'a też nie lubię. Ten Bogart?
Ty wcale nie jesteś taki niski. No ale mam wiele innych wad. Poważnie? Ciekawe jakich? Takich, że na przykład nie jestem bogartym. Kamilko, może pokażesz panu nasze mieszkanie? Mamo, co to Adam mieszkania nie widział? Na pewno ma nie takie, prawda? Same tu pani mieszkają? Niestety nie. Mieszka tu jeszcze moja pasierbica z rodziną. Pasierbica? Na szczęście teraz ich nie ma. Ale niedługo zaczną się złazić. Moglibyśmy pójść gdzieś, przejść się. Nie, nie, to jest bardzo przyjemnie. Można jeszcze kawę? Oczywiście, skoro smakuje. Bardzo. Może jednak przejedziemy się gdzieś moim samochodem w kwiatki? Przyznaję, to był głupi żart. A mnie się podoba. Naprawdę. Wiesz, nie miałem pojęcia, że to twój samochód. Wydaje mi się, że wtedy prowadził go ktoś inny. Takie! Znowu on. Tak, wreszcie, kurwa, się spotkali! Jest. Cześć, Ewa. Jest! Podwinę ci się. To jest właśnie moja... Let's go. Rodzina mojego ojczyma. Mówiłam ci, że z nami mieszkają. Proszę sobie nie przeszkadzać. Co? Na podłogę jej wyjebali te górki. A tak rozłożyli je tak. O Boże, ona kocha te figurki, zobacz. Co za soku maltański, kurwa. Piękny. W ogóle ta ozdoba z tyłu zrobiona z jakiegoś materiału po prostu. Taka zasłona, ale na co ścianie. Co ma być jakaś ozdoba? Co jest? Proszę uprzejmie. Przepraszam bardzo. Gdzie jest łazienka? W końcu korytarza po prawej. O Jezu, on pójdzie do Ewy. O Boże. Kurde, z niego serio byłby dobry na Nathan Drake. Oh my god. Nawet nie zapukał, nic. Piękne ptaki. Pomóc pani? Pan chyba pomylił drzwi? Nie, nie pomyliłem, znalazłem. Ja pana nie zapraszałam. Niestety, dlatego musiałem tu przyjść sam. To nieładnie. Tam na pana czekają. Ja musiałem tu przyjść, żeby panią zobaczyć. Umówmy się gdzieś w bardziej neutralnym miejscu. Błagam. Czy pan żartuje ze mnie? Ja chciałem się tylko z panią spotkać na... Czy pan żartuje ze mnie? W bardziej neutralnym gruncie. Chyba to jest możliwe, prawda? Zresztą niech mi pani powie, gdzie pani chodzi na zakupy. Będę tam czekał. No, jakiego fryzjera pani się czesze? Będę tam. A może ma pani coś do wyniesienia do pralni? Chętnie pomogę. Umawia się pan ze wszystkimi kobietami, które pan w życiu spotyka? Nie. Ja przyszedłem tu tylko z powodu pani. A ja myślałam, że ten powód czeka na pana w salonie. Nie, myli się pani. Ja chciałem prosić tylko o jedno spotkanie. Nie uważa pan, że za często się spotykamy? No tak, ale jeszcze nigdy nie byliśmy umówieni. She's suddenly into it. Jak she's going gonger. Weźmie na spacer Tomaszko. Good for her. Co on tam tak długo? Cześć, co tak siedzicie? Mam gościa, zmykaj stąd. Ale się odstawiła. A Piotrusiu, słyszałeś? Mamy gościa, no nie przeszkadzaj. A gdzie on jest? Tak były. Wyszedł do toalety. No już, nie ma cię. Niech pan już pójdzie. Nie, nie wyjdę stąd, dopóki się nie umówimy. Ja pierdolę. O! Aha. No, musisz mi dać nagredki. Dzień dobry. Cześć. Musisz mi dać nakredki, bo dostanę jedynkę. Ma jedną kwestię.
A może ty mi dasz na kredki? Jedna komórka mózgowa, jedna kwestia, jak wszystko się zgrywa. Znowu będziesz miała pretensje. Ja chyba pana gdzieś widziałem. No. Ja nie mam teraz drobnych, potem ci dam. Potem to sklep zamknął i nie kupię. Poczekaj, ja mam. O! Proszę, tyle wystarczy? Jasne. Jasne. Fajny chłopak. Tego to już za wiele. Najpierw wdziera się pan do mojej sypialni i potem daje pan pieniądze mojemu synowi, czego wcale sobie nie życzę. Nie, ja mu wcale nie daję, ja mu tylko pożyczyłem. Zresztą, jeżeli chce pani... A jeszcze z odsetkami. ...regulować dług, to czekam na panią jutro, więc gdzie? Jak ją załatwił? Chyba... Oooo! Oho, Zouza time. O, Ewa. Ale Ewa dostała boost. Ja nie rozumiem. Kamila is right there. Jest wolna, jest chętna. Bardzo chętna. Ale on ma typ. Okej. Ewidentnie. Ona i on, niebo i grom, losów ciągła zmienność. Ona i on, morze i ląd, jedność i odmienność. Miłość sama przyjdzie, nie proszę. Dobra. Jest. Oh yes. Polski Scott Pilgrim to jest najokropniejsza rzecz na temat Adama, jaką można powiedzieć, ale jest to fakt. No właśnie, ta seria się nie nazywa Kamila i Adam, Kasiu, więc się uspokój. Ona i on, niebo no daj, to przepraszam. Losów ciągła zmienność. Ona i on, morze i ląd, jedność. Właśnie, Ewa też wygląda najwyraźniej jak matka Adama. O nie, nie, błagam, tylko nie to. O shit. Uff. Z temperamentu może, a też tak... I hope. A, że jest taką męczona. Ale w kurwa. Ale majta włosami. Czekam na ich pierwszą kłótnię. Znaczy, czekam na ich pierwszą nie kłótnię. Ludziom na złość piekł krew, biegu nie dwa, łączą się. O kiedy świat ja czekam, aż się ze sobą prześpią. Ludziom na złość krew. Ja myślę, że to poczekasz na to jeszcze. Czekam na ten montaż. O kurwa. To jest jednak, wiesz... Patrz, jak schod tę scenę nakręcić z tą grzywką na czole u niej, ten ogień w tle. So hot. Moim siostrzeńcem. Siostrzeniec? Wreszcie znalazłam kogoś, kto go zatrzymał w domu. Nie mam mowy. Nie wrócę do niego. Przecież to miły chłopak. Sama się o tym przekonałaś. Może od niej coś się dowiem o nim. Widzisz, nawet nie wiem, jak ona ma na imię. Może chociaż tego się nie dowie. W szóstym odcinku Adam dowiaduje się, jak Ewa ma na imię, piękne. Najpierw ale tak ona powiedziała w końcu. Teraz nie usłyszał, jak Kamila mówi Ewa do niej. Nawet dzisiaj. Łamiesz. Nawet jej nie zapytał. No dobra, trochę Hery, nie rób. Whatever. Nie obchodzi go. Tobie też zrobię, chcesz? No zobaczysz, że to jest okej. Okay. To tylko Dymek, Magda. He's my favorite. Może jednak przejdziemy no dobra, jest Jacek. Moim samochodem. Jaca ma vibe, właśnie twój chłopak z liceum, który jest 15 lat starszy i jest artystą, zresztą, ale pożycza od ciebie na pensję do swojego samochodu, który mu się i tak zepsuł, więc tak naprawdę kupił narkotyki za te pieniądze. Nie. Przepraszam. Nie, tak sobie właśnie myślałam. Dokąd niesiesz ten obraz? Bo ona sprzedaje obraz. Pakowała ten obraz. Chcesz go zastawić? Potrzebuję pieniądze na łóżko dla ojca. A to ten obraz ma pokryć? Ja pomogę, podwiozę panią. Ale kawa! Nie jestem bardzo judgmental, ale nie był za dobry. Zadzwonię. Jest rzadki. Z tym obrazem niewygodnie, no podwiozę panią. No. Dziękuję ale bardzo, ja... Przecież nie puszczę pani, piszę z tym ciężarem. Proszę bardzo. Ale proszę, no proszę bardzo. Nie, naprawdę poradzę sobie. Nie, no bardzo proszę. No. Proszę bardzo. Poddałaś. Oho, daje się zabrać do second location.
Rookie mistake. Rookie mistake. Co się stało? Oj. Gdzie on poszedł? Co na sobie myśli? Stąd wiemy, że nie ma TikToka. Obraz musi zanieść do lombardu. W jakim świetle ona nas stawia? Jak to? Obraz? Do lombardu? Bo nie ma na łóżko dla swojego ojca. Wyobrażasz sobie? Bezczelna. Jak ja wyglądam przed Adamem? No, nie wiem. Robi z nas jakieś żebraczki. Uspokój się. On mi wygląda na całkiem rozsądnego młodzieńca. Tak, ale wyszedł i nie umówił się ze mną. Wszystko przez tę krowę. Nie. Ja zwariuję. Przecież w tym mieszkaniu nie da się normalnie żyć. Nie goście! Jezu. Łatwo ci mówić. To jest takie ekstra. Zamiast się wściekać, trzeba na spokojnie zastanowić się, co można teatralne zrobić. Jaką przyjąć taktykę? So happy. Ja to dziecko tak sobie samo chodzi do sklepu, siedzi cały dzień w domu, jakby... Ile pani się spodziewa za ten obraz? Tyle, ile potrzebuję. To znaczy? 5000. A za ile by mi go pani sprzedała? Ale ja go nie chcę sprzedawać. To proszę go zostawić u mnie. Dam pani 2 razy więcej niż w lombardzie, a w dodatku bez procentów. Ale dlaczego? Dlaczego? No przecież pan mnie w ogóle nie zna. Myli się pani. Ja znam panią to od zawsze. Proszę nie opowiadać głupstw. Mówię, co czuję. Sam jeszcze tego nie rozumiem, ale odkąd panią zobaczyłem... Czego pan właściwie ode mnie chce? Nie wiem. Sam się wciąż o to pytam. Chyba, że pani była szczęśliwa. Tak powinienem powiedzieć. Jestem szczęśliwa. Ty widziałaś, że on powąchał jej włosy? I'm speechless. O, bo okej, jakby do tej pory te wszystkie rzeczy z tym już miałem takie okej, jakby nie, że inne czasy, ale okej, I get it, ale teraz po prostu pokaż jeszcze raz. Mówię, co czuję. Sam już tego nie rozumiem, ale odkąd panią zobaczyłem... Czego pan właściwie ode mnie chce? Nie wiem. Sam się wciąż o to pytam. Chyba, że pani była szczęśliwa, tak powinienem powiedzieć. Nie? Jestem. To proszę się do mnie uśmiechnąć. Uśmiechnij się. Uśmiechnij się. Może przytulas. Coś panu powiem. Tak stało. Jest pan rozkapryszonym dzieckiem szczęścia, któremu się wydaje, że świat do niego należy. Kamila też tak uważa i bardzo pasujecie do siebie. Na mnie proszę nie liczyć. Za podwiezienie bardzo dziękuję i... To bardzo uprzejme z pana strony. Do widzenia. Ewo! Jutro o 5:00. Będę czekał. Dobrze, co czekaj. Ja na policję pojechał. Już teraz jakby, come on. A, cześć, Wiktor. Ja zaraz pojadę na policję. Przestań tak zdenerwować. No, jutro to załatwimy. No, dzisiaj tam, gdzie zawsze. Mówisz, na koniec sezonu będzie nosił jej twarz. Widziałem, fajny berbecz. Jedynak? Nie, jest jeszcze i córka. A ile ma lat? 17. 17? Człowieku, w co ty się ładujesz? O co ci mówi? Że ma dzieci. No ma i co? Ale to rodzina. A mąż? Mąż. Mąż, umawiasz się z mężatką. Ja tam nie widziałem żadnego męża. Jasne. Bam. Pewnie pojechał w delegację, ale niedługo wróci. Ty nic nie rozumiesz. No właśnie o to chodzi. Ona nie jest szczęśliwa. On pije piwo z kieliszka Dawida? Okej. Może jest mąż, może są dzieci, ale ona w tym wszystkim, no, nie jest jej dobrze. Ona ci to powiedziała? Ja tak czuję. I ty chciałbyś ją pocieszyć? Nie, chcę z nią porozmawiać, wiesz. Ona jest inna niż te wszystkie, które znam. No, jeszcze niedawno dałbym głowę, że prędzej zainteresujesz się córką. Wiktor! Nie, ty nic nie rozumiesz. Nie, nie. Ja też nic z tego nie rozumiem. Pasuje ci. Napij się ze mną lepiej piwa. Takie.
Wychodzę. Ja po tej scenie. No co? Zakrztusiłem się prawie kurwa chipsem. O mój Boże. Obiad zjem na mieście. Wychodzisz? Co cię tak dziwi? Nie jestem przecież więźniem tego domu. Ale nic nie mówiłaś wcześniej, że się dzisiaj gdzieś wybierasz. Bardzo szybko jakby się wkurwiła, ale okej. Muszę iść do lekarza. A poza tym mam do załatwienia kilka spraw. One mają dziwne codependent relationship. Oj tak. Gdybym cię nie znała, przypuszczałabym, że masz randkę. Love them. Chyba ze świętym Piotrem. O. Bo z moim zdrowiem naprawdę jest coraz gorzej. Idzie się z Bogdanem spotkać. Posprzątaj trochę. Boże, dlaczego to właśnie ja muszę sprzątać po wszystkich? Trzeba naprawdę porozmawiać poważnie z tą Ewą. Na dłuższą metę tak nie da się żyć. Ona zrobiła to. Mam nadzieję, że ten niecnota, mój mąż, zaraz tu przyjdzie. Niecnota, jakby on nic nie robi, ten mąż. Ale zaraz tu pierdoli jakichś niedźwiedziach, polowaniach i tyle. Troszeczkę poplotkować. Prawda, Ewuniu? O, proszę bardzo. Rozmawiałam wczoraj chwilę z panią Małgorzatą. Ona cię bardzo kocha. A zdaje mi się, że zastępowała ci troszeczkę matkę. Tak. No, tak jak ja Adasiowi. Wiesz, kocham Adama jak własne dziecko. No, ale ostatnio się bardzo o niego martwię. Dlaczego? No wiesz, wprawdzie ma dopiero 30, ale lekkomyślny jak mały chłopiec, no nic z wiekiem. Niepoważnie, ale może ja ciebie nudzę. Nie, skądże? Więc wiesz, no chciałabym, żeby się trochę ustatkował, ożenił, no, miał dzieci. Wiesz, my z Karolem nie mogliśmy mieć dzieci, ale opowiem ci o tym później. Wracając do Adama, to on czasami przychodzi z taką jedną, no, owszem, ładna, ale jakaś taka... Pospolita, jeśli wiesz, on czasami przychodzi. Ej, ten serial jest o Adamie i Ewie. To trochę jak Adam i Ewa z Biblii. No, Adam i Ewa z Biblii? No way. Naprawdę? Konitą, z taką jedną, ładna, ale... Jakaś taka... Pospolita, jeśli wiesz, co mam na myśli. Nie wiem, no, zupełnie do niego nie pasuje. Elaborate. Aha, jest. Nie ma szczęścia do kobiet. Zawsze się przyczepi do niego jakaś taka. Wiesz, to Monikę, to może on nawet i kocha, tylko że ona jakaś taka nachalna. Boję się, żeby go nie zaciągnęła do ołtarza. Wiesz, są sytuacje, w których mężczyźnie jakoś trudno odmówić kobiecie. Nie bardzo się na tym znam, ale wydaje mi się, że pan Adam nie wygląda na osobę, która by się łatwo dała zdominować. To tylko pozory. W rzeczywistości jest bardzo uległy. No, and breedable. Z drugiej strony, jeżeli ta Monika dałaby mu szczęście, no to ja... Adam Bottom confirm. Starałabym się pokochać. Byleby Power tylko bottom. Był szczęśliwy. Tak. Kochany chłopiec zasłużył na to. Za to, co przecierpiał. Przecierpiał? O, popatrz. O. Lord Drop. Popatrz. To jego rodzice. Przystojna para, prawda? Wiesz, to było takie gorące lato, pamiętam jak dzisiaj. Siedzieli tu u nas w ogrodzie i Zygmuś opowiadał o zakopanym w rozdrażewie jego majątku rodzinnym, no skarbie i Dusia wymówiła. Nathan Drake, naprawdę. No. Żeby tam natychmiast pojechać. No? Traktowała to jako wspaniałą przygodę, a mówiłam, że na tym skarbie ciąży jakaś klątwa. Giną wszyscy, którzy się tym interesują. Co jest? Musieli dodać jeszcze jeden wątek, naprawdę? Adaś miał wtedy 4 latka i bardzo ciężko to przeszło. Okay. Prawie rok staraliśmy się o adopcję. A on przez ten cały czas był w domu dziecka na drugim końcu Polski. Odwiedzałam go najczęściej jak mogłam, a
Ale on... Oh my God. Cały czas płakał. Nie chciał tam nic jeść. Był chudziutki. Sama skóra i kości, opopatrz. Opopatrz, tu miał 2 latka. Rozkoszne dziecko, Franz. Teraz też jest jego przystojny mężczyzna. Wszyscy mężczyźni w rodzinie mojego męża byli bardzo przystojni. Kobiety mniej. O, a tu zdjęcie od pierwszej komunii. Dosłownie omen. A ciekawa jestem, co dzisiaj wymyśli na swoje usprawiedliwienie. On zawsze wymyśla jakieś historie. Trochę podobne, no. Kiedy się spóźni, a ja udaję, że w to wierzę. Witam, moje piękne panie. Przepraszam za spóźnienie, ale na rogu Marszałkowskiej i Królewskiej zdarzył się karambol samochodowy, ponieważ ja jechałem z tyłu, to wszystko widziałem i musiałem złożyć, żeby złożyć zeznania. Takie wymagania dla ciebie, Melusiu. Dziękuję ci, kochanie, ale mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało, prawda? Nie, nic się nie stało. Tylko, że musiałam, jak mówiłem, złożyć zeznania. Jeszcze raz serdecznie przepraszam. Ale ja się nie gniewam, nam się z panią bardzo miło rozmawiało. Tak, pewnie mówiła tylko Melunia. I to chyba tylko ciągle o Adasiu. A Karolku, chyba nie jesteś zazdrosny? Jestem, bo ja też chciałbym być kiedyś chwalony. No. Ej, ty, no dobra, teraz popracujcie. Ja sobie pójdę. Pozwól, Ewoniu, wstawię je tymczasem do wody. No. A ja dzisiaj, zmęczony jestem. Opowiem pani, jak to... Przypominam sobie improwizowane dożynki przed wojną, ale jeszcze jak byłem małym chłopcem. A więc wyciągano z pozowni olbrzymie bryki, powozy, sadzano dzieci, otwierały się wrota i dzisiaj patrzyli na tańce. Chodźmy, pani. Buniu, od tego dzisiaj zaczniemy. Ale to był wspaniały widok, ponieważ to jest bez końca. Wiktor. Tak, to są ci, którzy się ruchali w kuchni. Tylko ty umiesz coś takiego załatwić. Słuchaj, jestem zawalony robotą, a... Trujesz w jakimś ptaku, oszalałeś? Nie jakimś ptaku, tylko bardzo szczególnym. To musi być wyjątkowe, ludowe dzieło. No ja nie wiem, skąd coś takiego załatwić. Byłem już wszędzie, w tych wszystkich sklepach, o których mi mówiłeś na Starówce, ale nie wiem, gdzie jeszcze. Dam ci adres, jedź na Podlasie. Ja tu muszę mieć... Ta ruda pracownica, która tam jest. Właśnie, pierwszy raz ją widzę. Ja też. Ja sobie teraz myślę, że ona musi słuchać, jak oni coś spierdolą o tym. Mam nadzieję, że mają HR. God. Bo to trzeba gdzieś, kurwa, zgłosić. Przecież to są lata 90. Jaki HR, Bartek? Nie, to prawda. Adam byłby HR. Adam jakby... O Boże. Dzisiaj na piątą, człowieku. Adam, do jasnej cholery. A ja muszę przygotować całomiesięczny materiał na jutro dla księgowej. Błagam cię. Odwalę za ciebie całą tę robotę. Tylko znajdź mi tego ptaka. Zrobisz to? Materiał dla księgowej? Słowo. Aktor no będzie robił? Myślę. Co jest? Cena nie gra roli. Okej. Okay. Proszę. To ma kurwa kaburę? A... Jeszcze jedno. Ważna robota. Powiedz mi, co ci odbiło? Po kiego ci ten ptak? Po co mi ten ptak? No. Dla pewnego kolekcjonera. I to nie może być żadna hała, bo ten ktoś się na tym bardzo dobrze zna. Kolekcjonera mówisz? O 5:00 mam spotkanie. Dobra. Ale sprzęt. Zajebiste. Hello? Hello. To pani Małgorzato. No i dobrze, że pani dzwoni. Nie ma pani pojęcia, jak ta pani sąsiadka przypadła nam do gustu. Jestem pani dłużniczką do końca życia. Bardzo się cieszę, że mogłam państwu pomóc. Jaka scena zresztą też. Na telefonie. Ona bardzo potrzebowała tej posady. Mąż ją rzucił. Co? Naprawdę? Moje biedne dziecko. No jak można zostawić tak uroczą osobę? A cóż, muszę cię zmartwić. Bogdan! Garsoniera ojca. Tak, jedna, mnogo nie było. Prawnie należy do Magdy. To wszystko jest na nią zapisane i tylko ona jest tam zameldowana. Boże, kocham. To ja nic z tego nie będę miała. Nie, podejrzewam, że ojciec ma jakieś pieniądze i to nawet niezłe, ale one są do podziału między Ewę i ciebie i oczywiście wszystko, co się mieści w waszym mieszkaniu. Obrazy też. A dlaczego ty o to pytasz? Ewa uważa je za swoje.
Ostatnio nawet jeden wyniosła do lombardu. W tym domu jest wiele wartościowych rzeczy, które Ewa uważa, że są jej, po matce. A jak to wygląda prawnie? Ciężka sprawa. Ale nie beznadziejna. Bo wiesz, Boguniu, moja sytuacja jest fatalna. Głos przestał przesyłać alimenty z Ameryki na Kamilkę, bo ona już dorosła. Nic o nim nie wiem. Jak umrze, to nawet nie będziemy wiedziały. Jeśli nie zostawi jakiegoś testamentu, wszystko przepadnie. Ja nie mam z czego żyć. A kto bierze emeryturę ojca? Jak to kto? Ja! No przecież to kupa forsy. Nie wystarczy ci? A co ty wygadujesz? Czy ty nie wiesz, ile kosztują lekarze? Lekarstwa? Muszę jeszcze pomagać Kamilce. Przecież ona pracuje tylko dorywczo. Ciągle się uczy. On jej nigdy nie kochał. Ożenił się z nią dla kariery, żeby się dobrze w życiu urządzić. To... No i się udało. Cham. Zupełnie do siebie nie pasuje. Z córką profesora? Zresztą Ewa nigdy nie była z nim szczęśliwa. Wie pani, ona straciła matkę jako kilkunastoletnia dziewczynka. Potem ojciec ponownie się ożenił. CMI. Rozwódka z dzieckiem. Wtedy Ewa zeszła na drugi plan. Była sama. Więc łatwo było ją omotać. Ach, rozumiem. A taka zawsze miła, uśmiechnięta. Babcia wprowadza w dom taki pogodny nastrój. No, pokochaliśmy ją jak córkę. A słuchaj, potem to Ewa zostanie tą macochą, rozwódką z córką i będą mieli dziecko z Adamem i to ona będzie knuła przeciwko tej córce. Adama. I cykl zatoczy koło. No i kto by przypuszczał, że ma no, takie Tomasz, ciężkie życie. Ma to 180 odcinków, więc tam pewnie ze 3 generacje jeszcze zobaczymy, mam wrażenie. No, tam jeszcze wiecie, ja jej tutaj nie posprzątam. Tak. To nikt tego nie zrobi. Sam sobie znowu kupiłeś? No nic takiego. No nie wygłupiaj się, pokaż. Pokaż. Ach, tak. No jak? Świetna. No nie uważasz, że jesteś trochę za stara na tego rodzaju ciuchy? No jesteś bardzo miła ostatnio. Tylko szczera, kochanie. Tylko szczera. A. Kamila dosłownie nie ma żadnego zajęcia oprócz bycia zoozą. Tak, to ja. A dlaczego nie może mi pani tego powiedzieć teraz? O. Dobrze. Dobrze, już jadę. Co, szpital? Moja torebka. Co się dzieje? Dzwoniła dyrektorka ze szkoły, coś się stało Magdzie. Ja pierdolę. Jezu, ona nie ma chwili. Ewa nie ma chwili. Kamilka podpierdoli. Niby taka porządna uczennica. No i bardzo dobrze, ona przynajmniej gdzieś założy, a Ewka to będzie, wiesz... Kto by się spodziewał? Wylecisz ze szkoły, aż się będzie kurzyło. Co jest? Kolejny, co to za jakiś kolejny plotline? Kto to jest? I czemu tak mówi o niej? Boże, myślałam, że coś ci się stało. Pani dyrektor oczekuje pani. O co chodzi? Dowie się pani w gabinecie. Była wcześniej... Ta laska nie, była wcześniej? Ta Zouza z recepcji? Nie. Żal mi kolejna Zouza. Such a Zouzy TV show. Wygląda na porządną kobietę. A ty? Pani zamknie. Nie no, to jest niemożliwe. Co? To jest jakieś nieporozumienie. To jest pomyłka. Przykro mi. Ale tu nie ma mowy o żadnej pomyłce. Magda została przyłapana na paleniu heroiny, rozumie pani? Heroiny! Ostro. Da się tak? Proszę. Oto ten papieros. Ale ja nie mogę w to uwierzyć. Przecież Magda nawet nie pali zwykłych papierosów. Heroina, nie. To jest absurd. Przecież heroiny się nie pali. Kiedyś się nie paliło. Ale wyjaśnili mi specjaliści, którzy badali ten papieros. Twojego dziadka. A teraz właśnie mogę jest taki rodzaj. Ktoś zauważył plot hole. Musieli wyjaśnić.
Ale Magda? Przecież na pewno bym coś zauważyła. Mnie to też zaskoczyło. Taka dobra uczennica. W przyszłym tygodniu miała startować w finale Olimpiady Matematycznej. Bardzo na nią liczyliśmy. Liczyliśmy? Chyba sama pani rozumie. Narkotyki to poważna sprawa. A ja muszę dbać o dobre imię placówki, którą prowadzę. I chronić młodzież przed każdym zgubnym wpływem. Magda musi opuścić naszą szkołę. O kurwa. Pani chce ją rzucić ze szkoły? Już to zrobiłam. Ale ja nie wierzę, że... 20 zł. Ten serial Dziękuję. To jakiś improv na podstawie słów Adam, Ewa, Kopciuszek, Balon, Creep, Heroin. Dziękuję bardzo za 20 zł. Tak, to prawda. Dostałeś 20 zł. 20 zł właśnie. Dziękuję serdecznie. To prawda, to jest po prostu improv, który trwa o wiele za długo. Chociaż jestem pod wrażeniem Ewy, tego, że ona każdą tą informację przyjmuje z takim... It is what it is. Ewa jest super zblazowana. Tak. She's super nonchalant. Paliła heroinę. Nawet gdyby tak było, to trzeba dać jej jakąś szansę. Obowiązkiem szkoły jest wychowywać. Ale powiedziała. Ja dobrze wiem, co jest obowiązkiem szkoły, którą prowadzę. Proszę mnie nie pouczać. Mam tylko nadzieję, że znajdziecie państwo placówkę, która zechce przyjąć narkomankę. Narkomankę. Chcę powiedzieć, że w sekretariacie do odebrania są papiery Magdy, których byłam zobowiązana wyjawić powód jej relegowania. Boże, czy Ewa będzie miała przerwę przez chwilę? Nie. Błagam. Niech pani tego nie robi. To wszystko można jeszcze jakoś wyjaśnić. Magda nigdy nie sprawiała kłopotów. Sama przecież pani przed chwilą powiedziała, że jest wzorową uczennicą. Proszę. Niech pani daje jakąś szansę. Niech się pani opanuje. Jezu, jakie gnoi. Przepraszam, ale to mnie wszystko przerasta. O nie, Ewa się rozpłacze w gabinecie dyrektorki. Pomóżcie jej. Mamo, to nie był mój skręt. Uwierz mi, chciałabym. Jeżeli nie twój, to czy? Ej, ale hot stylowa z tym długim płaszczem i butami. Nie mogę na nie odpowiedzieć. Zrozum po prostu nie mogę. A dlaczego? Tak nie zrozumiesz. Nadziu, gdybyś była troszeczkę mniej skryta, to może potrafiłabym ci pomóc. Ja teraz muszę pójść do ojca, może on ci znajdzie jakąś szkołę. Ja nie mam. A Jacek? Idź do niego sama. Ja muszę chwilę porozmawiać z Czarkiem. Spotkamy się w domu, dobrze? Ja chciałabym, żebyś poszła ze mną, bo musimy poważnie porozmawiać. Mamo, proszę cię. Proszę. Problem. Wywalili mnie. Cholera. Nie było szans. Cholera. To nie była Marycha. To była Hera, rozumiesz? Hera. Co ty opowiadasz? Heroiny się nie pali. To jest środek dożylny. Był. Kiedyś. Teraz w zwykłym papierosku nawet nie ma żadnego specyficznego zapachu. To była heroina. Jasna cholera. Ten głupi gnój. No i co teraz robisz? Nie będą się chcieli przyjąć do żadnego liceum. Ktoś mu dał heroinę, kiedy on kupił trawę? Nie, bo to jest inny gość. Nie jestem idiotką, chodziło mi tylko o Jacek. A Jezu, to nie jest Jacek! Tak. Po cholerę wzięłaś to równo na siebie. Odbiło ci. A ona z Jackiem się uczy, ale Jacek jest Rizzlerem. Chciałam dać mu szansę. Zastanów się, co by było, gdyby to jego wyrzucili ze szkoły. Maturę szlak by trafił, ale on sobie sam na to zasłużył. A ty zachowałaś się jak kretynka. Przyznać się do brania heroiny, ty chyba nie masz po kolei. Oj, przestań! Myślałam, że to Marycha i że mnie nie ruszą. Niby dlaczego? Dlaczego właśnie ciebie mieliby nie ruszyć? No co teraz zrobisz? Co z olimpiadą? Mówi się trudno. Nie mogę, jaki nie. Big deal ta olimpiada. Nie rozumiem, ja ciebie naprawdę nie rozumiem. To była wielka szansa, że się wyrwać z tego zapyziałego miasta. Widzę, że ty nie jesteś w stanie pojąć, że jeden break. Człowiek może coś zrobić bezinteresownie dla drugiego. Dla drugiego bezinteresownego. Do ciebie albo jeszcze nie dotarło, co się stało, albo jesteś w nim zakochany. Oj, przestań, zwariowałeś! Ja zwariowałem. To tobie coś nagle odbiło, żeby chronić Ćpuna. Ćpuna?
Nie, tylko nie Kargur matematyczny. Nie, doskonale o tym wiesz. Tylko po prostu ma taki trudny moment. No to się czasem zdarza. Trudny moment. Zresztą dlaczego ja w ogóle mam tobie się z tego tłumaczyć? Zaczekaj. Przecież nic nie powiedziałem. Myślałam, że jesteście przyjaciółmi. No i co z tego? Nic! Magda, zaczekaj! To kiedy on wyszedł? Jakąś godzinę, może dwie. A kiedy wróci? Nie wiem. Jak to pani nie wie? Przecież jest pani jego sekretarką. No tak, ale szef nie ma obowiązku opowiadania mi się, przykro mi. A coś się stało? Nie, nic. Wszystko mi się na głowę zawaliło. Nie wiem, co robić. Myślałam, że Bogdan... O... To jest... Co ty tu robisz? Zespół Ery, kurwa, przyszedł. Ach. Widzę. Chciałam z tobą porozmawiać o Magdzie. Przepraszam cię na chwilę. Wejdź. Pamiętaj, że mam mało czasu. Co? Ta kolumna pojedyncza z tyłu. Mm. Nie musi się nią pani przejmować. Żona. Żona? A co? Myślała pani, że mecenas trzyma w domu stary, gruby tłumok? Nie wiem. Widziałam, że mecenas ma aż tak atrakcyjną żonę. Ona leci na nią. To zabawne. No więc krótko, paliła czy nie? Chyba nie. No to jest zabawne. Co ty takiego zabawnego? Nie wiem. Nie wiem. Ty nigdy niczego nie wiesz. Z własną córką nie potrafisz się dogadać z nikim, nawet z własnym ojcem. Mówmy o Magdzie, a nie o mnie. Wyrzucili ją ze szkoły. Musimy się nad tym poważnie zastanowić. A nad czym się tu zastanawiać? Trzeba jej po prostu zmienić szkołę. Szlaban na wyjścia, co tydzień może do analizy. No o czym to w ogóle dumać? Bam. Musimy poważnie porozmawiać. Słuchaj. Ja tracę z nią kontakt. Ona staje się coraz bardziej zamknięta. Ja wiem, że ona nie mówi mi całej prawdy. Ja nie rozumiem dlaczego. Słuchaj, ja nie mam czasu teraz tego wszystkiego roztrząsać. Ja mam ważniejsze sprawy na głowie. A cóż może być ważniejszego od córki? Ty musisz załatwić jakąś szkołę. Ja? Znasz tylu ludzi. Ale że niekoniecznie nauczycieli. A co ty sobie w ogóle wyobrażasz, że ja tu siedzę i się zabawiam? Czemu jest taki wściekły? W sumie? Musisz poradzić sobie sama. Poradzę sobie. Czas popatrzeć na ścianę, I'm going non-verbal. Kochanka ważniejsza od córki. Bam! Jak to przy mnie powiedziała, fuck. Wow. Adam Activities. Kurwa, Adam, to ja. Mam dość. Nie, nie mów tak. Ale obiecałeś zabrać mnie dzisiaj na wspaniały obiad. Oczywiście, że pamiętam, ale widzisz. Wynikły pewne. Ty, Tamara rozpuściła włosy. Dla naszej księgowej na jutro, a właściwie na wczoraj. Później to zrobisz. Nie, o 5 ma bardzo ważne spotkanie. A z kim? Nie w twoim typie. Skąd wiesz? No, ile cię znam. Słuchaj, ja mam bardzo dużo pracy. Jutro się zobaczymy. Zadzwonię do ciebie. Moneta się sama nie zakręci. A gdzie jest Wiktor? Przecież on to powinien robić. Wszystko na ciebie zwala. Ciągle go nie ma, że coś niby załatwia. A ty harujesz. Przecież nie może tak być, żeby w spółce pracował tylko jeden wspólnik. No, kochana jesteś. Ale ma bardzo dużo rzeczy. O wiele ważniejszych. Błagam cię. To tylko godzinka. No, ciągle nie masz dla mnie czasu. Co za temperament? Wow. Co to za kobieta tak cię wprowadziła z równowagi? Wow. Moja żona. Wow. Wiesz, misiaczku, jesteś bardzo seksowna, jak się tak denerwujesz. Przepraszam cię, ale... She's so kochanka coded. Mówię. Kłopoty jak zwykle. To dobrze, bo już się bałam, że nic jest z zakupów. Przepraszam cię, ale dzisiaj... Co ona robi? Kochanka rzeczy, I guess. Soletka Iwonki odjedzie na guess. Kochanka Activities. Kupię ci, co zechcesz. Dlaczego dopiero jutro? Misiaczek nie kocha swojej Iwonki? Ona mówiła o sobie w trzeciej osobie. Przecież wiesz. So fucking hot. O Jezu, czekaj, muszę zobaczyć. Jedna imina. Soletko? Jezus, co się dzieje?
jedzie na chyżym koniu. Czekaj, jutro muszę złapać ten moment. Kupię ci, co zechcesz. Jaki? Czego dopiero jutro? Czekaj, muszę znaleźć. Jutro się zobaczymy. Zadzwonię do ciebie. Rozumiem, chcesz zobaczyć tę scenę ponownie, prawda? Cicho, nie wiem, czego szukam. Wiesz, Misiaczku, jesteś bardzo seksowna. Wiem dokładnie, czego szukam. Przepraszam cię, ale... Zdenerwowany? Kłopoty jak zwykle. Raz to dobrze, bo już się dałam, że nic nie zakupię. Przepraszam cię, ale dzisiaj nie mam nastroju. Nie chcesz powiedzieć, że bransoletka Iwonki odjedzie na chyżym koniu? Jutro kupię ci, co zechcesz. Dlaczego dopiero jutro? Misiaczek nie kocha swojej Iwonki? Przecież... Tu! Widziałeś ten cross-eye? Widziałeś tę minę? The fuck was? That was some eagle shit. Ale pojedziemy tam, gdzie zwykle? A jak twój nastrój? Wyraźnie się poprawił. Dlaczego wszystkie heteropary tak wyglądają? Przepraszam, jakie heteropary? Give me names. Cześć, Monika. No, jakoś nie posunąłeś się z robotą, chyba. O. To są te wasze ważne sprawy? Bardzo. To co wam postraszyło? Wiktor, powiedz jej. No, dla kolekcjonera. Taka łopówka. Właśnie. To znikasz właśnie. Spotkanie. Właśnie. Błagam cię, zabierz mnie ze sobą. Chciałabym go poznać. Nie. Wiesz, mam z nim do pogadania. Ale jak skończę, to zadzwonię do ciebie, pójdziemy razem na kolację. Dobra. No to lecę. Kupi sobie jakiś strzał w dziuch na ten wieczór. Jezu, ten ptak. Niesamowity jestem, tak uwielbiam go. Chcę go w domu. Zajebisty. No co się tak na mnie patrzysz? Chciałbym mieć oryginalny prop. Naprawdę chciałem iść z nią na kolację. Z serialu Adam i Ewa. Cholera, naprawdę, tylko tak wszystko się dziwnie układa. Czy ja coś mówię? Każdy jest tak, kurwa, horny tutaj, poza Ewą. Ale ten ptak... Jest. Przyznaję. Udał ci się. 4000, co tam? Jest piękny. Skąd go wytrzasnąłeś? No, wiesz... Boże, Adam ma mnóstwo hajsu. Kosztowało mnie to trochę zabiegów, wyobrażasz sobie? Wyrwać od gościa taki egzemplarz, no... Ale czego się nie robi dla przyjaciół? Dzięki, stary. Szczerze? To nie było trudne. Miałem go w domu. Jak to? No dostałem go kiedyś od samego Lesisza, z Gazdowa Wielkiego, stary. Facet znany w całej Europie. Kitu ci nie wciskam, to jest warte więcej niż żądam. No tym razem ci daruję. Przepraszam, że tak przychodzę bez uprzedzenia. Mm. Jak się czujesz? A dobrze, nawet nie mam już mdłości. Musisz mi pomóc. Co się stało? Powiedziałaś, że znasz kogoś, duchowa, kto pracuje w społecznym liceum. No tak, Andrzej Chrupek. Z kontaktem. Naprawdę? Z nim. To ona? Magdę wyrzucili to ze szkoły. Ona była na samym początku... tak, to jest Ted Piarę z banku, dokładnie. To jest Andrzej Chrupek. Czego? Była afera. Na oknie znaleziono spalącego się skręta. Obok stało kilka osób. Magda powiedziała, że to jest jej skręt i potem okazało się, że to jest też heroina. Nie jest, nie wiem. O kurczę. To gdzie jest pewnie jest zakochana. Tak jest myślisz? No, dla kogo miałam się tak poświęcać, jak nie dla chłopaka? Nie wiem, nie przyszło mi to do głowy. Ale była. Wiem, że była. Cześć Andrzej, tu Zośka Kowalczyk. Jakoś leci. Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Córka mojej przyjaciółki ma kłopoty. I ty jesteś jedyną osobą, która może jej pomóc. No tak, chodzi o szkołę. Dobrze, w porządku. O 5 w szkole, tak? O 5? No inaczej nie może, a co? No nic. Dobrze. Dobra, niech będzie o 5. No cześć, całuski. A co ona ma o 5 znowu? Z Adamem się umówiła pewnie. Byłam umówiona, no ale to nic. Mogę nie pójść. Umówiona? A z kim? A może to tajemnica? Nie ta, żadna tajemnica. To najbardziej idiotyczna historia, która mi się w życiu przydarzyła. Słuchaj stary, czy ty jeszcze pamiętasz, jak się gra na skrzypcach? Co to za kat? Masz własny kwartet? Chyba reklamy. Genialnie! Nie zagrałbyś dla mnie dzisiaj koncertu? Normalna stawka. Tak, jest on załatwia kwartet na te spotkanie. Na 35 Pałacu Kultury, chyba ci to nie przeszkadza. Wspaniale! O nie. No to jesteśmy umówieni. Jest! Ty, co
Co ty się tak na mnie gapisz? Ty bierzmy się do roboty, mamy cholernie mało czasu. Niecałe 2 godziny. Jezu, on jej kupił ptaka, wynajął kwartet. Że się z nim spotkam, no. Ten ostatni raz. Że chyba zupełnie oszalałam. Magdę wyrzucili ze szkoły, ojciec ma wylew, a ja? Trochę ci zależy na tym Adamie, co? Daj spokój, przecież on bardziej pasuje do Magdy niż do mnie. Przesadzasz. Ja na twoim miejscu pewnie bym poszła, a co, boisz się? Boję tylko, że złości mnie, że ciągle go spotykam. We własnym domu, u Państwa Laudańskich, na ulicy. Do mnie? To się nazywa Magdy? Przeznaczenie. Do jej córki? Ja mam 36 lat. Faktycznie. Dorastającą co córkę. Jest? I to jest moje przeznaczenie. Ewciu, nie złość się. Kto wie, co nam pisane? Daj spokój. Ty wiesz, gdzie on mi zaproponował to spotkanie? W życiu nie zgadniesz. No gdzie? No. Na 30 piętrze Pałacu Kultury. Okej. Okay. Ulala. Urocze. Urocze? Tak mówić? Zamykamy! 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 O nie. Zamykamy. Zamykają Pałac Kultury? Teraz. Proszę pana, dobrze zapłacę. Ja nie potrzebuję pańskich pieniędzy. Ja kwartet się rozstawiam. Tylko godzina. Stówka będzie dobrze? Chcesz, żeby nie wywalili z roboty? No przecież tutaj nikt nie przyjdzie sprawdzić. Nie przyjdzie, nie przyjdzie. Ja tu jestem od pilnowania porządku, proszę pana. Niech mnie pan wysłucha. Ale... Czy tu żadnych koncertów bez zezwolenia robić nie wolno? To wszystko, pan rozumie? Pan to chyba nigdy nie był zakochany. A co to ma wspólnego? Co to w ogóle za rzeczy, no? No nie rozumie pan. Od dzisiejszego wieczoru zależy całe moje przyszłe życie. Kocham się w niezwykłej kobiecie. I chciałbym, żeby pierwsze moje ulubione spotkanie również było niezwykłe. A, rozumiem. Trzeba było od początku powiedzieć, że tu chodzi o randkę. To zupełnie co innego. To zupełnie co innego. Możemy tutaj trochę pobyć? No oczywiście. To ma być takie, mają być romantyczne oświadczyny, tak? No, to się mu pomoże. No to ja może jakiś stoliczek. Czy pokażę jakiś, nie wiem, dwa krzesełka? Pokój ze szczurami czy coś, ładne, co tam mają w Pałacu Kultury, nie wiem. No, zobaczymy. Pokój ze szczurami? Bartek, o czym ty mówisz? Pokój ze szczurami w Pałacu Kultury. A pokój ze szczurami w Pałacu Kultury? Mieszkasz dłużej w Warszawie niż ja. No pokój tak. Ze szczurami w Pałacu Kultury. Ach, tak. Pokój... Znam, kojarzę, jasne. Ty chyba musisz iść spać, Bartek. Jest taka szansa. O Boże. Niebo i grom losów ciągła zmienność. Ach, ciągła zmienność tych losów. O Jezu. No, na kolejnym streamie obejrzę na pewno randkę. Do randki nie dojdzie, bo przecież ona nie przyjdzie. Zabiję się. Nie, ja potrzebuję... I on skoczy z tego Pałacu Kultury, jak Emily w Paryżu zjeży Eiffla. Albo pójdzie do pokoju ze szczurami. Uspokój się z tym pokojem ze szczurami. Czy ty się dobrze czujesz, Bartek? Tak. Naprawdę nie mają pokoju ze szczurami w Pałacu Kultury. Spokój ze szczurami, trzymają mi szczury. Nie mają, Bartek, pójdziemy zapytać. Nie mają pokój ze szczurami. Kasia nie zna pokoju ze szczurami, no właśnie nie wiem, czy mnie wkręca, czy... Chyba mnie wkręca. Co się dzieje? Pokój ze szczurami. Wiesz co, mają taki pokój, w którym na każdej ścianie jest handheld paper. Dobranoc wszystkim. Dzięki. Cześć. Pa. Dziękujemy bardzo. Jara.